Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na rozpakowanie myszki Hama U-Ridge, czyli takiej troszeczkę mniej zaawansowanej wersji tej myszki, którą recenzowałem dla Was ostatnio, którą widzieliście, czyli Hama U-Ridge Evo. Tą myszkę oceniłem bardzo wysoko, natomiast tutaj mamy takiego, powiedzmy, młodszego brata, myszkę tańszą, myszkę o troszkę mniej bogatych opcjach, ale równie ciekawie się zapowiadającą. Więc tak, zacznijmy od ceny. Na stronie producenta widnieje cena oficjalna 79 zł, natomiast jest to taka cena poglądowa. W internecie widziałem tą myszkę już za, uwaga, 48 zł, tak więc myszka typowo na każdą kieszeń. No, opakowanie mamy podobne jak myszki U-Ridge Evo, jest to dokładnie ta sama seria, ta po prostu nazywa się U-Ridge. Kompatybilna jest z Windowsem 7, Maciem oraz Windowsem 8. Patrzymy dalej. Mamy tutaj skill troszeczkę mniejszy niż w przypadku myszki U-Ridge Evo, czyli chodzi tutaj o DPI. Ta myszka nadaje się do normalnego grania. Nie ma najwyższego DPI, bo jest to 2400 maksymalnie. Są 4 skoki DPI konfigurowane przyciskiem na stałe. Nie ma oprogramowania, wystarczy ten przycisk. I wartości mamy 600. No, moim zdaniem wartość, która się raczej nie przyda, bo to jest za mało nawet do Windowsa. 1200 jak najbardziej ok, 1800 i 2400. Moim zdaniem ta maksymalna wartość w zupełności wystarczy nawet do szybkich gier. I jeszcze informacja, że mamy tutaj precyzyjny sensor optyczny. Po drugiej stronie obrazek myszki i z tyłu jeszcze mamy cechy. Widzimy, że ta myszka też będzie miała fajne podświetlenie. Mamy nawet informację w języku polskim. Z takich ciekawszych rzeczy dowiadujemy się, iż myszka posiada w sumie 5 klawiszy przycisków, kabel dwumetrowy oraz częstotliwość próbkowania 500 Hz. Tylko 500 Hz? No cóż, w przypadku myszki U-Ridge Evo te 500 Hz naprawdę nie miało żadnego znaczenia odczuwalnie w czasie gier, dlatego tutaj pewnie będzie podobnie. Tak więc 5 przycisków jest konfigurowalnych, poza tym przyciskiem do zmiany DPI, czyli 6 przyciskiem myszki. No cóż, odpakujmy ją sobie, bo już jestem ciekaw, prawdę mówiąc. Tutaj widać samą myszkę, mam jeszcze instrukcję, dość dużą. Moi drodzy, takie podstawowe informacje o tej myszce. No dobrze, już wypakowujemy ją z pudełeczka. Dajcie mi chwilkę, oswobodzę kabel. No i widzimy już sobie tą myszkę. Zobaczcie, mamy ten dwumetrowy kabel, taki sam oplot jak w przypadku wersji Evo. Bardzo fajnie zabezpieczone. Wtyczka też taka naprawdę fajna, z pazurami, z logo U-Ridge. To sama myszka, powiem Wam, że wygląda ciekawie. Też troszeczkę przypomina Bloody V5, natomiast jest bardziej spłaszczona. Ma troszeczkę inny kształt. Również mamy większość powierzchni w błyszczącym plastiku. Wygląda to ładnie. W utrzymaniu, jak widzieliśmy, nie jest aż takie złe. Natomiast nie każdy ten błyszczący plastik lubi. Z tyłu mamy też duże logo U-Ridge z pazurami. I tutaj mamy troszeczkę powierzchni antypoślizgowych, które poprawiają przyczepność dłoni do tej myszki. Po bokach także mamy takie gumowane powierzchnie, dzięki czemu będzie się ją prawdopodobnie dobrze trzymało. Powiem Wam, że jest przyzwoicie. Jest dość płaska, ale za to dość długa. Widzimy klawisze główne, wyprofilowane. Klikają cichutko, tak jak w przypadku wersji Evo, z tym, że tu mamy zwykłe przełączniki, nie są to już przełączniki firmy Omron. Rolka, podobna jak w tamtym modelu, praktycznie taka sama. Działa jako przycisk i kręci się nią dość lekko. Przycisk DPI, niewielki, ale funkcjonalny. I dwa przyciski po bokach. W tym przypadku mamy taki plastik udający metal. Z elementów ozdobnych mam jeszcze takie nacięcia po tej stronie. Powiem Wam tak, z pierwszego takiego położenia dłoni, te przyciski jak dla mnie są troszeczkę za bardzo cofnięte, ale zobaczymy, jak to wyjdzie podczas grania. Rzućmy jeszcze okiem na spód myszki. Jak widzicie, cała myszka się troszeczkę zwęża i spód jest już taki dość wąski. Za to mamy dość duże teflonowe ślizgacze. Wydają się być naprawdę niezłej jakości. No i widzimy też ten optyczny sensor o maksymalnej wartości, przypomnę, 2400 dpi. Dobrze, moi drodzy, myszka rozpakowana.
biorę się za jej testy i mam nadzieję, że wynik tych testów będzie zadowalający, ponieważ myszka jest niedroga, wygląda naprawdę fajnie, wydaje się też być solidnie wykonana. Jeśli sprawdzi się w akcji, to za taką cenę będzie naprawdę produkt wart rozważenia. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, a w międzyczasie zapraszam także na mojego Facebooka, gdzie macie wszystkie bieżące informacje. Pozdrawiam Was, cześć!